Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Taką, za przeproszeniem, gównianą pogodę przyjechaliśmy dzisiaj do kolegi Maćka Wudzika, a przyjechaliśmy tutaj do Kosakowa i przywieźliśmy mu tutaj 8 gołębi czeskich pochodzących z hodowli Jarosława Strnada. To są te gołębie, które mieliśmy wystawione na aukcjach i nie znalazły nabywców. Ja teraz podejdę może tam do środka, bo te gołębie właśnie Maciek teraz tutaj wstawia do gołębnika. O, mamy ich 8 sztuk. Tutaj do tej drużyny, którą mamy teraz tutaj na loty zimowe, tę naszą tutaj z gołębnika przygotowaną, one dojdą, tylko tutaj powiedzmy od razu, też jeszcze chcemy je spróbować, czy takie późne, młode się tu oblatają. Oblatają. To będzie dla nas taka troszeczkę taka tytuł wyzwanie, takie się oblatają i co to będzie, jak będą pierwsze, no, jak będą odbywały loty zimowe, bo w takim systemie nikt nie lata, ale to można sobie spróbować, bo gdyby tak się okazało, że jakoś te gołębie sobie z tym radzą, to w przyszłym roku postaramy się, żeby te gołębie tutaj nawet później wziąć, obsadzić tutaj gołębnik jeszcze raz młodymi i spróbować latać jako pierwsze loty właśnie tutaj w zimie. Ale zobaczmy, te, które są, to one, widzę, są już prawie wszystkie ładnie wypierzone, nie? To my zaraz poprawimy im wszystkie zdjęcia, bo będziemy im poprawiać, żeby już można było je zobaczyć w całej okazałości. Te gołębie czeskie, jak takie oceniasz, bo ja to tak nie byłem w stanie ich za bardzo ocenić. Ładne, no. Wtedy na aukcji to widzieliśmy po prostu przygotowane, natomiast teraz one troszeczkę przeszły, bo 2 tygodnie były tam u mnie w wolierze, teraz znowu przyjeżdżały, to jest taki zawsze stres dla gołębi. O, ale tutaj widzimy, sobie jakoś tam pewnie poradzą. Żadnej lotki nie mają rzuconej. To jeszcze się jeszcze chyba da radę, co? No tak, no. No zobaczymy. Coś tam pewnie zostanie, ale zobacz, patrzę na te nasze, tutaj bardzo ładnie wyglądają one. O. Widzę, ten dajesz im od pewnego czasu, tutaj ja tu przywiozłem ci akurat wtedy, kiedy dostałem od kolegi Wasałka do testowania ten granulat na pierzenie firmy TJW. Cały czas daję granulaty, tego ja cały czas dostałem granulat, ja teraz dostałem granulat pierzeniowy, który jest rewelacyjnym granulatem. Tam, no właśnie widzę, bo od tego... Na wspólnym gołębniku to dopiero widać, tu te gołębie mają, mają po prostu, są inną karmą karmione. Bo będą, mówię, no... Zimę latać. Tam jajka nawet mają jakieś. Tak, tam jedna para się... O, to dobrze, to młode będą. No ale będą, to będą, no. I tutaj praktycznie będą latały zimą na pewno. I to są gołębie, które będą latały jako gołębie roczne. Dlatego tutaj dostają karmę typowo pierzeniową plus ten granulat. Jest to, mówię, a rewelacyjnie się pierzą. A pójdziemy może tam pokazać właśnie te przy. Za chwilę będziemy do zdjęć łapać. To już będzie widać, jak te gołębie się zmieniły po tygodniu, czy po 2 tygodniach. A w tamtym gołębniku, no nie ukrywam, tam jest prawie 300 gołębi. Tam jest karma sezonowa stosowana. Ale one nie będą latać na razie. Plus granulat w granicach 30%. Tak jak zaleca producent. Tak, to te gołębie wszystkie... naprawdę wyglądają całkiem... No, się... no to przyjdziemy właśnie, może Maciek zobaczyć. Momentalnie... To chodźcie pokażemy, bo to już widzimy. Bardzo to wiesz tam, po czym dobrego jajeczka? Nie wiem. To zobaczymy sobie, dobra. Na razie wtedy idziemy do kolejnego gołębnika. Tu widzimy, jesteśmy w gołębniku tym... To są te, które miały robione zdjęcia, one całkowicie wypierzały, pięknie wyglądają te gołębie. Te, co mamy teraz na aukcjach, właśnie, bo tutaj Maciek tak zrobił, że... To pada mocno. Tylko nie wszystkie, nie, to są te, co na aukcjach, plus bo część gołębie nie miały, bo my robiliśmy taką partię po 50 parę sztuki, 33 czy 4 były, 3 wystawione bodajże, te, które miały rodowody. Tak. Dzisiaj będziemy robić kolejne i będziemy wstać, ale widzimy, jaka jest różnica, bo... Jest straszliwa różnica. Wtedy one prawie łyse były niekiedy. Tak, niektóre. Bardzo super działa. Pozytywnie wpływa na nie. Tutaj mamy pogodę z bardzo brzydką dzisiaj, kurczę. Pokaż jednego jakiegoś. Jak się upierzyły całkowicie, no to temu jedna lotka została. Weź tam przednio, lepiej widać, bo tu jest trochę ciemno. Ale jest pełne upierzenie, jest aż bogate upierzenie po tym granulacie. Czyli masz bardzo... tutaj, pamiętasz, który to jest ten pierwszy zwycięzca? To był niebieski gołąb. Nie wiem. 709 chyba ma końcówkę. Na razie odciągnął cenę rewelacyjną. Ale gdzie on tu jest? Wczoraj właśnie. Nie wiem, bo nawet nie mówię, ja się nie ale bardzo ładne są te gołębie. Tu widzimy, no, mamy te czarne, to chyba Krzyśka Pietrasa. Czyli one teraz będą, właśnie, bo rodowody są dowiezione. Czyli dowiózł te gołębie, są. A te samice, no mówię, no. Też przepiękne. I właśnie one są samicami, bo Krzysztof przychodził oglądać, chciał sam odkupić. Ale samce mu brakuje, ale to są samiczki. Dwie lotki do spierzenia, bo to późniejsze trochę gołębie były. Ale też pięknie się upierzyły. Mocnej budowy, czyli naprawdę podejrzewam, że będą zadowoleni ludzie. W ogóle te gołębie w tym roku są rewelacyjne. To aż mówię, aż
tylko widzimy, teraz deszcz pada. No teraz jest okropna. A my się bierzemy za łapanie tamtych. Tak, tamtego boksu. I będziemy, o tam też czarnego, widzę, to też Krzycha pewnie Pitrasa, co? Nie, tam jest czarny Porwicki Kaszubowski, to też bardzo fajna samiczka. I te gołębie będziemy dzisiaj robić zdjęcia, one już są ładniejsze od tamtej ostatniej partii, także zachęcamy wszystkich, bo dzisiaj się kończą aukcje, żeby sobie jeszcze wejść, zobaczyć, zainteresować się tymi gołębiami. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot.